Cześć. Dzisiaj zaimplementujemy sobie w C Sharp sortowanie przez wstawianie. I sortowanie przez wstawianie to prosty algorytm sortowania, który działa podobnie do sposobu sortowania kart do gry. Powiedzmy, że mamy tablicę, która jest wirtualnie podzielona na posortowaną i nieposortowaną część. I wartości z nieposortowanej części są przez nas pobierane i umieszczane we właściwej pozycji w posortowanej części. I teraz algorytm tego sortowania przez wstawianie wygląda tak. Aby posortować tablicę o rozmiarze n elementów, w kolejności rosnącej wykonujemy następujące kroki. Krok pierwszy. Iterujemy po tablicy. I zaczynamy od elementu drugiego, aż do ostatniego elementu tablicy. Krok drugi. Porównujemy bieżący element z tablicy z jego poprzednikiem, czyli z poprzednim elementem w tablicy. Krok trzeci. Jeśli bieżący element jest mniejszy niż jego poprzednik, to porównujemy go z wcześniejszymi elementami, jeśli takie są. Następnie przesuwamy większy element o jedną pozycję w górę, aby zrobić miejsce na zamieniony element. Zobaczmy to teraz na przykładzie. Mamy tablicę pięcioelementową z elementami 42, 41, 43, 25, 26. I chcemy tą tablicę posortować w kolejności rosnącej. Czyli co wykonujemy? Te kroki algorytmu, o których powiedziałem. Krok pierwszy, iterujemy po tablicy, zaczynając od elementu drugiego, aż do ostatniego elementu tablicy. No bo jak wiemy, tablice są indeksowane od zera, dlatego drugi element tablicy ma indeks 1. W drugim kroku porównujemy bieżący element, czyli w tym wypadku 41, z jego poprzednikiem, czyli z elementem 42. I w trzecim kroku, jeśli ten bieżący element jest mniejszy niż jego poprzednik, no to porównujemy go z wcześniejszymi elementami, jeśli takie są. A następnie przesuwamy większy element o jedną pozycję w górę, aby zrobić miejsce na zmieniony element. No i teraz tutaj, ponieważ 41 jest mniejsze niż 42, no to przesuwamy 42 o jedną pozycję wyżej. I wstawiamy 41 przed 42. I będziemy mieć tablicę, która będzie przechowywać dane 41, 2, 3, 25 i 26. Następnie wykonujemy kolejną iterację pętli. W tym wypadku mamy 43. 43 pozostanie na swoim miejscu, ponieważ wszystkie elementy go poprzedzające są mniejsze niż 43. Następnie wykonujemy kolejną iterację pętli. I sprawdzamy dodatek 25. 25 przesunie się na początek, a wszystkie inne elementy od 41 do 43 przesuną się o jedną pozycję do przodu w stosunku do ich aktualnej pozycji. No dlatego, bo 25 jest mniejsze od tych wszystkich trzech. I będziemy mieć tablicę 25, 41, 42, 43. No i następnie wykonujemy kolejną iterację pętli dla 26. 26 przesunie się na pozycję po 25, a elementy 41, 2, 3 przesuną się o jedną pozycję do przodu w stosunku do ich aktualnej pozycji. 25 się już nie zmieni, no bo 25 jest mniejsze od 26 i otrzymamy posortowaną tablicę 25, 26, 41, 42, 43. Mamy posortowaną tablicę w kolejności rosnącej. Teraz zapiszemy ten algorytm w kodzie. To, co powiedzieliśmy, zapiszemy teraz w kodzie.
Dobrze, to teraz omówmy sobie, co tutaj się dzieje. Na początku tworzymy sobie tablicę elementów do posortowania. Tablica jest pięcioelementowa i elementy są nieposortowane. No i chcemy, żeby nasz algorytm posortował je w kolejności rosnącej poprzez wstawianie, bo wykorzystujemy algorytm sortowania przez wstawianie. No i teraz tutaj następny krok, dodajemy sobie metodę sortArray, do której przekazujemy tą tablicę elementów do posortowania i ta metoda będzie realizować nasz algorytm. I to jest ta metoda. Ta metoda realizuje nasz algorytm i jeszcze dodajemy następną metodę printArray, do której przekazujemy tablicę elementów i ta metoda po prostu realizuje wyświetlanie tablicy na ekranie, czyli wypisywanie wyniku już posortowanych elementów w kolejności rosnącej. No i teraz przechodzimy do naszej metody sortArray, serca naszej metody. Tutaj jest realizowane sortowanie. No i to sortowanie odbywa się w trzech krokach. Krok pierwszy to jest iterujemy po tablicy, zaczynając od elementu drugiego aż do ostatniego elementu tablicy, tak jak to sobie mówiliśmy. I to jest realizowane w pętli for, czyli przechodzimy od drugiego elementu do ostatniego. Drugi element tablicy ma indeks 1, bo tablice są numerowane od 0. No i tutaj, żeby przejść przez całą tablicę, no to sprawdzamy, jaka jest wielkość tablicy. Następnie potrzebujemy dwóch zmiennych pomocniczych. Pierwsza to current. Deklarujemy sobie zmienną current, do której przypisujemy bieżący element, który jest właśnie sprawdzany. A druga zmienna to jest zmienna j, w której będziemy przechowywać indeks poprzednika, czyli indeks poprzedniego elementu. No i w drugim kroku w naszym algorytmie powinniśmy porównać bieżący element z jego poprzednikiem, a w trzecim kroku, jeśli bieżący element jest mniejszy niż jego poprzednik, porównujemy go również z wcześniejszymi elementami, jeśli takie są, a następnie przesuwamy większy element o jedną pozycję w górę, aby zrobić miejsce na zmieniony element. No to sprawdzenie bieżącego elementu z jego poprzednikiem jest realizowane tutaj. Jeśli by to chodziło o sprawdzenie tylko jednego elementu z jego poprzednikiem, to moglibyśmy to zrobić w ifie. No ale my musimy sprawdzić całą tablicę, czyli wszystkie elementy, czy poprzednik, czy poprzednik poprzednika, każdy wcześniejszy, czy nie jest ten mniejszy od bieżącego. Dlatego robimy to w pętli. No i sprawdzamy, czy bieżący element jest mniejszy od poprzednika. Jeśli bieżący element jest mniejszy, no to poprzednik przesuwamy o jedną pozycję do góry. A skoro przesuwamy o jedną pozycję wyżej, no to do naszej tablicy zwiększamy indeks sobie bieżącego elementu o 1 i przypisujemy do niego wartość tego poprzednika. Czyli poprzednik wskakuje na pozycję o 1 wyższą. No i zmieniamy indeks, zmniejszamy o 1, żeby sprawdzić poprzednik poprzednika. No i znowu w pętli sprawdzamy, jeśli i jest większe lub równe 0, czyli jeśli jest jakiś poprzednik, jest to jakiś element, no to sprawdzamy, czy ten element jest większy od bieżącego, czyli czy nasz bieżący element jest od niego mniejszy. Jeżeli tak jest, no to znowu ten poprzednik przesuwamy o jedną pozycję wyżej. Tutaj i zmniejszamy indeks. I tak robimy, że wszystkie elementy są przesuwane o jedną pozycję wyżej, a gdy już nie ma elementu do przesunięcia, bo albo już nie ma więcej elementów, albo ten element już nie jest większy od bieżącego, no to wtedy na tą pozycję wstawiamy bieżący element. Czyli tutaj musimy sobie dodać do indeksu 1 i wstawiamy bieżący element, czyli 41 wstawiamy przed 42, bo 42 zostało przesunięte. No i tutaj jest realizowana cała ta nasza logika. Jakby to było na przykład w przypadku 26, w przypadku 26, no to sprawdzamy sobie bieżący z poprzednikiem, poprzednika przesuwamy o jedną pozycję do góry.
sprawdzamy następny element jest, to też go przesuwamy o jedną w górę. Sprawdzamy następny, to też go przesuwamy o jedną w górę. Sprawdzamy następny jest 25, czyli tego już nie przesuwamy, tylko już po prostu wstawiamy bieżący element przed 25. A dlaczego tutaj bieżący element wstawiamy w pozycję J plus 1? Ano dlatego, że tu przechodzimy do poprzednika, a w tym wypadku poprzednik, czyli 25, już nie jest mniejsze, czyli musimy zwiększyć o 1, bo to jest właściwa pozycja na wstawienie 26. No i metoda print array, czyli wydruk wyniku, wydruk posortowanej tablicy, nic już ciekawego nie robi, po prostu wypisuje komunikat tablica posortowana, no i w pętli wypisywane są wszystkie elementy, aby sprawdzić, czy tablica działa. Teraz możemy uruchomić nasz program i sprawdzić, czy prawidłowo działa. Uruchamiamy nasz program. Program się uruchomił i widzimy, mamy posortowaną tablicę, sorted array. I mamy elementy w kolejności 25, 26, 41, 42, 43, czyli uporządkowane są w kolejności rosnącej. Algorytm działa prawidłowo. I sortowanie przez wstawianie zajmuje maksymalny czas, jeśli elementy są sortowane w odwrotnej kolejności. I zajmuje minimum czasu, gdy elementy są już posortowane. Kiedy możemy zastosować ten algorytm? Sortowanie przez wstawianie jest używane, gdy liczba elementów jest niewielka, tak jak w naszym przypadku. I może to być również przydatne, gdy tablica wejściowa jest już prawie posortowana i tylko kilka elementów jest w niewłaściwie umieszczonej kolejności w pełnej dużej tablicy. I to wszystko w tym odcinku. Zobaczyliśmy sortowanie przez wstawianie zrealizowane w C Sharp. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki. Hej!